No dobrze, to zacznijmy. To ten. Miło znowu Państwa słyszeć. Niestety znowu w tej takiej pseudopandemicznej, czy postpandemicznej, czy innej rzeczywistości. Może się uda jeszcze jakoś fizycznie spotkać w niedługim czasie. Ale przejdźmy do wyników. Wyniki za drugi kwartał, wyniki za półrocze. Bardzo przyzwoite, jesteśmy zadowoleni i kilka takich najistotniejszych punktów, które się wydarzyły w drugim kwartale. Był to dobry kwartał, tak jak Państwo zobaczyli, 17% wzrostu na wyniku operacyjnym. Znowu bardzo dobra bankowość, ale wszystkie linie biznesowe pociągnęły ten wynik, jesteśmy bardzo z tego zadowoleni. W bankowości kanałowe rozwiązania jak zwykle są bardzo nie tylko popularne, udaje nam się je sprzedawać, wdrażać, więc to kontrybuuje pozytywnie do naszych rezultatów. Linie paymentowe też wszystkie w miarę dobrze, ale tutaj nowe linie w ramach szeroko rozumianych terminali płatniczych POS-ów, czyli niezależna sieć terminali płatniczych i kasy fiskalne dla merchantów, to świetnie się rozwija i to bardzo dobrze kontrybuowało w drugim kwartale, lepiej zdecydowanie niż w zeszłym roku. Bardzo wysoki wzrost procesingu transakcji płatniczych. Tu mamy spektakularny wzrost. To jest biznes, który musieliśmy doinwestować, ale to się bardzo ładnie rozwija. Jesteśmy zadowoleni z tego. E-commerce jak zwykle dobrze, bardzo duża dynamika, aczkolwiek to Michał powie dwa szczegóły jeszcze. Dużo część tego wzrostu organicznego, transakcyjnego zostało skanibalizowanego przez potężne osłabienie liry, więc tu widzimy takie spłaszczenie w euro tego wyniku przez kurs walutowy. No i duży wzrost w dedicated solution, dedykowanych rozwiązaniach biznesu, a też poprawa rentowności, co nas cieszy. Dobrze, przejdźmy do kilku wybranych transakcji w drugim kwartale. W bankowości, tak jak wspomniałem, to są rozwiązania kanałowe sprzedawane w całym regionie, w zachodnich Bałkanach, w Serbii. Te największe transakcje się wydarzyły w obszarze pozyskiwania klientów przez kanały cyfrowe dla banków, digital origination, jak i też dalej rozbudowywania kanałów komunikacji i dostępu do produktu dla klienta, czyli digital edge. Mobilne platformy dalej bardzo popularne, dalej to promujemy. Adaptive Element się sprzedaje wśród dużych międzynarodowych banków. Licencje w obszarze bezpieczeństwa SXS-owe, czyli mobilnego tokenu dla banków, PKR-owe, czyli podpisów cyfrowych rozwiązania i antyfraudowe. To wszystko cały czas się cieszy dużym zainteresowaniem. W publiku i w ogóle w tej linii Dedicated Solutions też troszkę bezpieczeństwa, ale widzimy bardzo fajny wzrost, szczególnie w Serbii, dedykowanych rozwiązań dla administracji, dla instytucji publicznych. I tutaj jest mowa o różnych portalach, o BPM-ach, o zarządzaniu dokumentami, w tym o produktach opartych na naszej własnej platformie ABC w BPM-ie. Produkty leasingowe, które są z Turcji, lepiej się rozwijają. Zaliczyliśmy dwie dobre sprzedaże, tu jest jedna z nich wspomniana, więc tu się cieszymy, że to się rozwija. I jest jeden produkt, o którym zawsze wspominamy, dlatego że on świetnie nam rośnie. To jest third party produkt Dynatrace, który jest do monitorowania efektywności, wydajności software'owej. To jest jeden z Magic Quadrant Gartnera, topowo link takich rejtowanych produktów. No i tu jest oparty tylko i wyłącznie na powtarzalnych przychodach, długofalowych kontraktach. To jest w modelu SaaS-owym sprzedawane przez nas w bardzo dobrym układzie partnerskim i to wspaniale się rozwija w Turcji, więc też jesteśmy bardzo z tego zadowoleni. W paymencie, payment gateway, czyli wirtualna bramka płatnicza, to się sprzedaje do kolejnych klientów w formie outsourcowej. Tutaj znowu w Serbii mieliśmy dobrą sprzedaż, w Turcji rozszerzenia naszego biznesu, jak też w Albanii w ramach tego payment gateway'u i też dodajemy dodatkowe funkcjonalności, bo przy okazji bramki płatniczej się dodaje nowe karty, nowe formy płatnicze i wszystkie takie rzeczy są jakimiś change requestami, rozszerzeniami i to kontrybuuje pozytywnie do wyniku. W ATM-ach i POS-ach może najciekawszy jest ten najniższy punkt IPD. Tutaj podpisaliśmy kontrakt z dużym, na Chorwację na razie, z dużą
siecią niemiecką, nie możemy nazwy wspominać, która dystrybuuje, nie jest to Rossmann, ale coś podobnego do Rossmana, i to jest na procesowanie, na rozliczanie, no i na całą infrastrukturę płatniczą dla tego merchanta na rynku chorwackim. To są rzeczy długofalowe, powtarzalne, więc to pozytywnie znowu będzie kontrybuowało w kolejnych kwartałach do wyniku i w przyszłych latach. Inne rzeczy to jest rozszerzenie funkcjonalności w ATM-ach i upgrade'y do wymogów bezpieczeństwa, jak i nowych wymogów technologicznych. No i taka ciekawostka, SoftPOS to jest po prostu możliwość rozliczenia transakcji na urządzeniach mobilnych dzięki bezpiecznej aplikacji. Mało jest takich aplikacji dostępnych w tej chwili na świecie. My mamy tutaj bardzo bliską relację z jednym z tureckich graczy, których oferujemy w regionie to rozwiązanie i już udaje się to sprzedawać w Serbii i w Rumunii u naszych klientów, więc też bardzo się cieszymy, bo to ładnie się rozwija. Tak jak zawsze powtarzam, w przypadku jednego kwartału ciężko mówić o jakichś trendach długofalowych w przypadku transakcji. To są zawsze jakieś tam podobne, wybrane transakcje, które kontrybują do wyniku, ale daje to jakiś smak tego, co się dzieje dynamicznie, a jakie są perspektywy, to oczywiście później powiemy. A Michał teraz bezpośrednio opowie o wynikach. Michał, proszę. Dzień dobry, witam Państwa. Jeżeli chodzi o wyniki, to tak jak już Piotr wspomniał, kolejny mocny kwartał. Na poziomie przychodów mamy wzrost o 16% rok do roku. I tutaj, co ważne i co nas cieszy, jest to kolejny kwartał, kiedy rosną bardziej własne usługi niż sprzedaż rozwiązań third party. Na poziomie EBIT-u mamy wzrost 17,4% wyrażony w euro. Jeżeli spojrzymy na cyfry złotówkowe, jest to nawet więcej, blisko 19%, a to wynika z osłabienia złotówki, która nastąpiła w pierwszej połowie 2021 roku. Na poziomie EBITDA dynamika wzrostu jest niższa, około 10% w stosunku do EBITDA, a to głównie wynika z wyższej bazy, po prostu wyższej bazy, wyższej EBITDA w ubiegłym roku oraz nieco niższej amortyzacji, co jest związane z odpisami ATM-ów, które poczyniliśmy w Q4 2020. Na poziomie zysku netto wzrost jest blisko 26%. I tutaj tak naprawdę mamy dwa efekty. Jedno to jest wynik na działalności finansowej, który jest o blisko 400 tysięcy euro lepszy niż w drugim kwartale ubiegłego roku. I to za sprawą głównie dwóch elementów. Jedno to są przychody odsetkowe, które są wyższe. Wyższe głównie w Turcji. W Turcji mamy, jak Państwo na pewno wiedzą, wysoką inflację. Co za tym idzie, wysokie stopy procentowe, no i depozyty, które tam są obecnie wysoko oprocentowane. Mieliśmy pewne środki zgromadzone w związku z wypłatą earnoutów, o których wspomnę później, no i te środki wygenerowały przychód odsetkowy. Drugą jakby nogą, która pozytywnie wpłynęła na wynik działalności finansowej, jest efekt wycen odroczonych płatności. To były głównie odroczone płatności dotyczące tureckiej spółki MOPE. Jeżeli chodzi o podatek, to na takiej działalności operacyjnej opodatkowanie jest delikatnie niższe niż rok temu. Głównie za sprawą dużych operacji Serbia, Rumunia, Chorwacja i Hiszpania. Jednak ten spadek został częściowo skompensowany przez wyższe podatki powiązane z dywidendami. No, jak Państwo wiedzą, wypłaciliśmy naszą dywidendę i w ciągu drugiego kwartału musieliśmy zebrać środki ze spółek w regionie, aby wypłacić naszym dywidendę. Jeżeli chodzi o te wyniki non-IFRS-owe, które pokazujemy na dole, to tylko tutaj wspomnę, że w przypadku ubiegłego roku mieliśmy jeszcze ten efekt rozliczenia transakcji sprzedaży akcji do menadżerów, która została rozliczona jako share-based payment. Nie mamy już tego efektu w tym roku. A pozostałe kwoty dotyczą tak naprawdę rozliczeń PPA, jeżeli mówimy o poziomie EBIT-u.
i amortyzacji rozpoznanych aktywów, a w przypadku zysku netto dochodzą koszty finansowe związane z dokonanymi akwizycjami w ciągu roku oraz podatki odroczone powiązane z tymi PPA-ami. Teraz kilka słów na temat wyników po liniach biznesowych. Jeżeli chodzi o strukturę przychodów, nie ma wielkich zmian, nie ma za bardzo czego komentować, ona się utrzymała podobna do zeszłego roku. Patrząc w wartościach bezwzględnych, największy wzrost przychodów mamy w paymencie. I ten wzrost w paymencie został wygenerowany głównie za sprawą linii odpowiedzialnej za POS-y. Tutaj dla przypomnienia, w ramach tej linii pokazujemy również te nowe biznesy, które kierowane są do klientów detalicznych, do merchantów, czyli single POS, niezależna sieć POS-ów oraz elektroniczne kasy fiskalne ECR. Ten wzrost w POS-ach o 4,3 miliona w dużej części został wygenerowany, podobnie jak to było w pierwszym kwartale w Europie Zachodniej, gdzie mamy wzrost zarówno na własnych usługach, tak jak wspominaliśmy, udało się tam pozyskać nowych klientów, jednego nowego pozyskać, ale również większych dostaw posłów. Poza Europą Zachodnią mamy wzrost w Serbii związany z dodatkowymi dostawami, nieco słabsze wyniki w Bośni, Chorwacji, Montenegro, to wynika z takiego cyklu dostaw sprzętu. Po prostu nie było tych dostaw w drugim kwartale. Co nas cieszy i co jest ważne, około 1/3 tego wzrostu przychodów jest właśnie wygenerowana przez ten biznes do klientów detalicznych, merchantowy, czyli ECR i single POS. Drugą linią, która zanotowała wzrost, jest e-commerce. I tutaj ten wzrost, jak już Piotr wspomniał, nie wynika z Turcji. Tak? Znaczy, operacyjnie biznes w Turcji się bardzo rozwija i te przychody wzrosły o kilkadziesiąt procent. Jednak po przeliczeniu na liry tureckiej na złotówkę i efektywnie dalej na euro, ten wzrost został skompensowany przez osłabiającą się lirę turecką. Mimo tego mamy wzrost, który został wygenerowany przez operacje w Chorwacji, gdzie mamy bramkę płatniczą oferowaną przez spółkę Monri oraz sprzedaż rozwiązań w zakresie Free the Secure zrealizowaną w Serbii oraz mały efekt akwizycji, którą dokonaliśmy w Macedonii. W procesingu wzrost, o którym już Piotr wspominał, także nie będę tutaj więcej komentował. W ATM-ach poziom przychodów jest prawie płaski, delikatnie niższy, to wygląda z odrobinę niższych dostaw nowych terminali w Chorwacji i Bośni, z drugiej strony skompensowane przez dodatkową zrealizowaną sprzedaż w Serbii. Wracając do slajdu z wynikami, ten wzrost przychodów pozwolił wygenerować wzrost zysku operacyjnego o 600 tysięcy euro w paymencie przy utrzymanej rentowności blisko 17%, która jest na takim poziomie nas satysfakcjonującym. Odrobinę niższa EBITDA w paymencie, znaczy niższa dynamika, niższy wzrost EBITDA wynika z tego tematu niższej amortyzacji w niezależnej sieci, o którym już wspominał. W bankowości drugi kwartał zakończył się delikatnym wzrostem przychodów. On został głównie wygenerowany w tej linii odpowiedzialnej za rozwiązania security and compliance, czyli rozwiązania SXS, PKI, o których Piotr wspominał w interesujących dealach. Na poziomie zysku operacyjnego nie przełożyło się to na wzrost. Nie jest to takie coś, co nas niepokoi, to bardziej wynika z momentu realizacji projektów, w którym jesteśmy
i oczekujemy, że w kolejnym kwartale ta rentowność powróci do tych poziomów, o których wcześniej wspominaliśmy w czasie Q1, czyli w okolicach 24-25%. W zakresie Dedicated Solutions mamy wzrost o 2,6 miliona euro przychodów. I ten wzrost jest znowu wygenerowany zarówno przez tą linię odpowiedzialną za własne rozwiązania, czyli CAST, jak i linię odsprzedającą rozwiązania third party, czyli ICE. W CAST-ie podobnie jak mówiliśmy po Q1, ten wzrost jest w dużej mierze w Europie Zachodniej, gdzie lepiej są lepsze wyniki tej linii odpowiedzialnej za BPO. Ale też wyższe wyniki w Turcji, ta spółka Mobven, mieliśmy sprzedaż licencji i większą ilość dostarczonych usług. W zakresie ICE-u ten wzrost jest głównie w Rumunii, ale też w Turcji na tych rozwiązaniach Dynatrace, o których Piotr wspominał. To się przełożyło na wzrost zysku operacyjnego o 700 tysięcy euro i wzrost rentowności o 3 punkty procentowe. I co cieszy, ten wzrost rentowności jest w obydwu liniach, zarówno w ICE, jak i w CAST-ie. I teraz kilka słów w ujęciu po krajach. Po krajach największy wpływ na wzrost EBIT, największą kontrybucję miała Serbia. To dzięki temu processingowi, o którym już rozmawialiśmy, ale też dostawom sprzętu w ramach biznesu kardowego. W Rumunii wzrost o 300 tysięcy to też, tak jak już wspominałem, mocne dedicated solutions i poprawa wyników. W innych krajach ten wzrost jest mniejszy, ale jakby konsekwentny. Tu jeszcze skomentuję Chorwację, gdzie ten wzrost jest wygenerowany dzięki tym nowym liniom paymentowym, o których już wspominaliśmy, czyli CR i IPD. Nieco niższe wyniki w Europie Centralnej, to jest związane z konsekwencjami COVID-u. Mówiliśmy już o tym przy Q1. No, jeszcze w Q2 widzimy tego konsekwencje, ale widzimy też jakieś perspektywy na poprawę w przyszłych kwartałach. W tej linii ADER prezentujemy spółki wymienione na dole, czyli Montenegro, Bułgaria. I ten spadek głównie wynika z dwóch operacji, z Bułgarii i z Montenegro. W Bułgarii to wynika, tam realizujemy projekt w ramach bankowości w tych systemów wielokanałowych i w przypadku Q2 była po prostu mniejsza ilość zamówionych usług i to przełożyło się na wynik. Jeżeli chodzi o ujęcie narastające za całe półrocze, tak samo, przychody wzrost o 10%, wygenerowane również głównie przez własne usługi, EBIT wzrost o 23% i jeszcze większy wyrażony w złotówce, EBITDA o blisko 13%. Nie będę rozwodził się na temat powodów, bo one będą takie same, jak to powiedziałem w przypadku drugiego kwartału. Zaś na poziomie zysku netto wzrost 28%. I tutaj dodatkowo pojawia się efekt różnic kursowych wynikających z przeliczenia aktywów i zobowiązań. I znowu to jest głównie Turcja, osłabiająca się lira, a posiadaliśmy aktywa dolarowe, których wycena spowodowała pozytywny wpływ. Na poziomie business unitów, no, wyjątkowo dobry wynik bankowości. To jest 2 miliony euro wzrostu rok do roku. Znowu tutaj nawiążę do Q1, jak Państwo pamiętają, bardzo mocna bankowość w Serbii, dostawy licencji i to się na pewno przełożyło mocno na ten wynik, ale nie tylko. Ten wzrost również jest wygenerowany przez Macedonię, gdzie
Równie, tak samo jak serwis. Zresztą realizowaliśmy również projekty implementacyjne, także jest to wzrost na usługach. Jeżeli chodzi o rentowność, tak jak Państwo widzą, tutaj rok do roku duży wzrost i na półroczu narastający jesteśmy na poziomie 25%, czyli czegoś takiego, co widzimy jako realistyczne w dłuższym okresie. Jeżeli chodzi o payment, wzrost przychodów o 6,3 miliona, przeskoczę na chwilę, tak jak Państwo widzą, również głównie w POS-ach. Te same powody, co w przypadku Q2, czyli dla przypomnienia, własne usługi oraz sprzedaż sprzętu, jak również te nowe linie biznesowe. Nie będę dało się więcej. Szczegóły w e-commerce podobnie, czyli nowe linie biznesowe i tutaj narastająco na cyfrach jednak mały wzrost w Turcji mimo osłabienia liry. Processing to Serbia. Niższe przychody w ATM-ach to są głównie niższe zrealizowane dostawy sprzętu. Niezależnie na poziomie zysku operacyjnego mamy wzrost o milion euro przy zachowanym poziomie rentowności, który tak jak już komentowałem jest satysfakcjonujący przy obecnym splicie produktowym. W zakresie Dedicated Solutions przychody są delikatnie wyższe, z tym, że tak jak już mówiłem, przesunięte bardziej w kierunku własnych usług, a nie rozwiązań third party. No i to pozwoliło wygenerować wzrost na poziomie EBITDA o blisko 300 tysięcy euro i poprawę rentowności o punkt procentowy. Na poziomie zysku operacyjnego ten wzrost wynikł głównie na tej linii biznesowej ICE. W ujęciu po krajach, tutaj no mocna Serbia, to już jak wspominałem dzisiaj, efekt Q1 licencji, ale też realizowanych projektów implementacyjnych oraz mocny processing i dostawy w paymencie. Tutaj też warte zwrócenia uwagi jest wysoki wzrost wyników w Europie Zachodniej. Tak jak Państwo pamiętają, Q2 było z delikatnym wzrostem, bardziej ten wzrost pochodzi z Q1, także nie będę już tutaj wdawał się w szczegóły, bo o tym rozmawialiśmy. I trzecim krajem kontrybującym do wzrostu jest Turcja. I tutaj ten wzrost to są głównie Dedicated Solutions, te rozwiązania Dynatrace, o których Piotr wspominał, oraz inne własne rozwiązania. W przypadku spadków Europa Centralna i ADR to są te same komentarze, co w przypadku Q2, także nie będę tutaj nic dodawał. I tak jak po cyfrach widać, to w dużej mierze to te kwoty pochodzą z Q2 poza Europą Centralną, gdzie no, ten efekt COVID-u w Q1 był większy niż w Q2. I teraz kilka słów o sytuacji bilansowej. Jeżeli chodzi o gotówkę w spółce, w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o blisko 4,5 miliona euro, mimo uregulowania zobowiązań leasingowych i kredytowych. To wszystko regulujemy zgodnie z harmonogramami. Spłaciliśmy tych zobowiązań blisko 4 miliony euro. Jeżeli chodzi o odroczone płatności rok do roku, te z tytułu akwizycji, no tutaj jeszcze dla przypomnienia, od tego roku przeklasyfikowaliśmy zobowiązanie wynikające z opcji PUT dla akcjonariuszy mniejszościowych Necom Plusa i ono jest tutaj prezentowane w krótkoterminowych zobowiązaniach. Na poziomie net cashu wzrost o 5,5 miliona i czerwiec zakończyliśmy saldem 29 milionów euro. Dla przypomnienia 7 lipca wypłaciliśmy dywidendę z tych środków, to było ponad 11 milionów euro. No i też w trzecim kwartale dokonamy płatności związanych z akwizycjami. Jak już to opisaliśmy w sprawozdaniu, 1 lipca wypłaciliśmy earnout z tytułu nabycia
spółki MOBWEN. Zakończyliśmy rozliczenie i wypłaciliśmy. To zobowiązanie było widoczne tutaj w tych odroczonych płatnościach. Również też to pokazaliśmy w zdarzeniach po dacie bilansowej. Podpisaliśmy umowy na zakup dwóch spółek. Jedną już, jeden z tych zakupów opłaciliśmy, a drugi opłacimy do końca trzeciego kwartału. No i będziemy mieli też do wypłaty jakieś earnouty z tytułu akwizycji dokonanych w ubiegłym roku. Niezależnie, jak nie widzimy żadnych obaw odnośnie środków na uregulowanie tych płatności w Q3. Na poziomie poniżej net cashu, czyli kapitału obrotowego, no jak Państwo widzicie, udało się zmniejszyć saldo należności, pospłacaliśmy też zobowiązania i nic tu niepokojącego się nie dzieje. Jeżeli chodzi o taki cash flow w ujęciu bardziej dynamicznym, cashflowowym, to dalej mocny cashflow operacyjny. Dla przypomnienia, to są dane za ostatnich 12 miesięcy LTM. O ponad 5 milionów mocniejszy cashflow niż cały ubiegły rok. Jeżeli chodzi o inwestycje capexowe w infrastrukturę pod outsourcing czy niezależne sieci, to się utrzymało na porównywalnym poziomie. Nieco wzrosły wydatki na M&A, to jest związane z tymi akwizycjami, które zrobiliśmy w Q1 2021. Na poziomie flow zamknęło się te ostatnie 12 miesięcy wynikiem blisko 38 milionów. No i tak jak Państwo widzą, wskaźniki konwersji cash flow operacyjny do EBITDA czy free cash flow do EBITDA tu utrzymują się na bardzo przyzwoitych poziomach i są stabilne w stosunku do poprzedniego roku. I teraz kilka słów Piotr powie o przyszłości. Tak, dzięki Michał. Sprawnie poszło. Jak Państwo widzą, backlog. Backlog zarówno na przychodach, jak i naszej marży pierwszej. Bardzo dobry na trzeci kwartał, jak i na cały rok. To wygląda optymistycznie. W rozbiciu na spółkę, na część bankową i na dedykowane rozwiązania, tu on jest wręcz spektakularny, najwyższy w historii chyba, jeżeli chodzi o tą dynamikę i wzrost, i to widzimy zarówno w bankowości, jak i w dedykowanych rozwiązaniach ten duży wzrost. Za to widzimy też w Paytenie polepszenie, tak jak mówiliśmy na początku roku, że to powinno się polepszać, ten wzrost i ta dynamika backlogowa czy pokrycie rośnie. Spodziewamy się, że to do końca roku będzie jeszcze lepiej wyglądało, więc tutaj też nie ma niczego, co by nas niepokoiło. I kilka komentarzy jeszcze takich ogólnych o biznesie, o trendach, więc jeżeli chodzi o nastawienie do tego roku, jeszcze daję na tym backlogu, jeżeli chodzi o nastawienie do tego roku, jest ono dalej pozytywne, tak jak było na początku roku, tu się nic nie zmieniło. Jeżeli chodzi o trendy i taki strategiczny kierunek, cały czas bardzo się nastawiamy na powtarzalne przychody, na sprzedaż software'u w modelu SaaS-owym, na outsourcing, na przenoszenie zarządzania całych procesów biznesowych od klientów do nas i to konsekwentnie realizujemy, zwiększając nie tylko skalę, ale bezpieczeństwo i przewidywalność biznesu, więc to jest taki długofalowy cel. Rozszerzyliśmy trochę pewne obszary, to znaczy dalej szerzej patrzymy na e-commerce, na jak w ramach tej działki zwiększyć naszą skalę biznesu, a drugi to jest sztuczna inteligencja, machine learning, to tutaj Państwo wiedzą, że mamy jedną spółkę. Chcemy zwiększyć bardzo zasadnicze zatrudnienie w tej spółce z około teraz 30 paru do pewnie 50 osób na koniec roku, ale też lokalne nasze zasoby szukają innych małych targetów, żeby zbudować duży zespół produktowy w tym obszarze, bo widzimy bardzo duży potencjał wzrostu. Wszystko wygląda w miarę optymistycznie, jeżeli chodzi o dalszy rozwój. Oczywiście w sieciach płatniczych to wirtualna branka, wirtualne płatności są priorytetem w obszarze wzrostu organicznego i akwizycji lokalnych.
ale też niezależne sieci, one są pytania, jak wyglądają. Dużo lepiej wygląda niezależna sieć ATM-u w tym roku niż w zeszłym roku. Mniej więcej na razie idzie zgodnie z budżetem, czyli poniżej 19, ale zdecydowanie powyżej 20 roku. Jeżeli chodzi o niezależną sieć terminali płatniczych, to tam napowiedzieliśmy o jednym dealu. To wygląda bardzo dobrze i to zaczyna powoli kontrybuować w bardzo fajny sposób do wyniku i chcemy ten model biznesowy niezależnych terminali płatniczych rozszerzyć na jak najwięcej rynków, więc już prowadzimy jakiegoś pilota w Portugalii, w Kolumbii jesteśmy zaawansowani, żeby rozpocząć ten biznes, w Rumunii, w Bośni, w Serbii, więc powoli to rozszerzamy na inne regiony, przekonując banki, że jeżeli my tego nie zrobimy, to zrobi to agresywna konkurencja, która już funkcjonuje na rynku i wchodzi ze swoimi stawkami, tak? Co jeszcze mogę Państwu powiedzieć? Lokalne zespoły, tak jak mówiłem, pracują nad akwizycjami, nad tematami, żeby zwiększać udziały w rynku, żeby przejmować ciekawe podmioty. Tutaj ten lejek tematów jest, jak wspomnieliśmy kwartał temu, dosyć duży. W trzecim kwartale już mogę na pewno powiedzieć, że kilka rzeczy się wydarza czy wydarzy i na pewno na konferencji trzeciego kwartału podsumujemy, co te zespoły nasze, co im udało się dokonać i jak to wygląda. Z zagrożeń, no zagrożenia są jak zwykle, cały czas jak wspominamy zasoby, ludzie to jest, no wiadomo, kluczowe aktywo i dla nas najistotniejsze. Widzimy większy problem z pozyskiwaniem ludzi z rotacją. Znaczy rotacja wzrasta, konkurencja o talenty jest coraz większa i próbujemy, coraz więcej inwestujemy w pozyskiwanie pracowników, a kończymy na tym bardzo często, że jesteśmy na płaskim poziomie, gdzie chcielibyśmy wzrost. Czyli największym ograniczeniem wzrostu dzisiaj, bym powiedział, dla nas to nie są pomysły, nie jest rynek, tylko są zasoby, a dokładnie ich brak. No i tutaj na pewno pandemia nie pomogła, bo tak jak Państwo w większości już wiecie, pandemia przy pracy zdalnej przyzwyczaiła zarówno potencjalnych pracodawców międzynarodowych, że mogą zdalnie z pracownikami pracować z różnych miejsc, w tym geografii, więc różne koncerny z rozwiniętych rynków szukają pracowników do zdalnej pracy na naszych rynkach, ale też z drugiej strony, od strony podażowej, pracownicy przyzwyczaili się, że mogą pracować z domu dla kogoś i to może być kochany pracodawca, którego uwielbiają, ale jeżeli się pojawia inny, który płaci dużo więcej, no to ta miłość wygasa czasem. Więc to jest wyzwanie. No i cóż, takie z innymi wyzwaniami się z nim zmierzymy i mam nadzieję, że z sukcesem, ale na pewno nasze inwestycje w HR i w pozyskiwanie pracowników wzrosną i tu ja dałem osobiście zielone światło, żeby zwiększyć zasoby i wydatki na pozyskiwanie ludzi, bo widzimy, że to jest naszym głównym ograniczeniem. I widzimy, że nawet śmiesznie można powiedzieć, to jest taka przewrotna teza, ale jak ma się dobrze wyszkolone zasoby z dobrymi produktami, z możliwością realizacji pewnych rzeczy, to podaż tworzy popyt, tak? Czyli nie trzeba zawsze rekrutować tych zasobów pod konkretne rzeczy, tylko jak się już je ma, najczęściej w 90 paru przypadkach bardzo szybko je utylizujemy, tak? Więc to jest jakiś wyścig z czasem, wyścig po pozyskiwanie, współpraca z uczelniami, dywersyfikacja geograficzna, pójście w lokalne ośrodki akademickie. Na wszystkich tych frontach współpraca, tworzenie akademii, na wszystkich tych polach działamy. No i myślę, że to przyniesie efekty, tak? Więc no, szykujemy się na kilkuletnie jakieś tam doby perspektywy i chcemy to dobrze rozbudować i przygotować. I po takim zakończeniu bardzo bym prosił o pytania. Proszę się nie krępować. Proszę podnieść rękę albo na czacie napisać, albo podnieść rękę i będziemy to po kolei te pytania adresować. Jak Państwo wiedzą, adresujemy wszystkie, więc nie ma trudnych pytań. Znaczy są trudne, ale nie ma złych. Tu w prawym dolnym rogu jest ta rączka i trzeba na nią kliknąć, żeby pytanie jakieś zadać. Poczekamy chwileczkę.
I możemy też głosowo udostępnić. Jeżeli ktoś nie chce się pisać, to proszę dać znać, to głosowo też można zadać pytanie bezpośrednio. No widzę ten, że nie ma jakichś bardzo ten pytań, więc bardzo jeszcze chwileczkę jesteśmy tutaj podłączeni, proszę się nie krępować, a też zapraszamy do bezpośredniego kontaktu. Tak jak już wcześniej wspominaliśmy kwartał temu, ja z Michałem jestem dostępny zarówno zdalnie, jak i można z nami się spotkać, nie mamy z tym żadnego problemu, więc proszę dzwonić, a widzę, że jest pytanie, tak? Tak, Piotrze, jest pytanie o planowane M&A. W jakim kraju najszybciej dojdzie do akwizycji? W trzecim kwartale to z tego, co rozmawiamy, widzimy, to jest tak, to jest Rumunia i to jest Chorwacja, jeżeli chodzi o jakieś drobne, razy dwa w Chorwacji i chyba tyle w trzecim kwartale, tak? Później może w czwartym byśmy się spodziewali przełom trzeciego, czwartego, ale myślę, że to jest czwarty, to w Bośni coś. Coś ciekawego. Ale rozmowy są naprawdę we wszystkich geografiach. Niemalże z kimś rozmawiamy, tak? Turecki zespół znalazł bardzo ciekawą AI-ową spółkę z produktami w Turcji, więc ja już się z nimi teraz byłem w Stambule, spotkałem, żeby poznać, bo poprosili, żebym ich poznał. No bardzo pozytywne wrażenia. Też nasi eksperci od AI ich przyjrzeli już wstępnie i będziemy z nimi rozmawiać. Ale to jest na pewno jakaś tam pieśń przyszłości. Więc jeżeli w trzecim kwartale to Rumunia i Chorwacja, myślę, że tu będzie, to można się spodziewać. Czy jeszcze jakieś pytania? No dobrze, to zapraszamy do bezpośredniego kontaktu wszystkich. Możemy też dzisiaj jesteśmy dostępni, jeżeli na gorąco, a jeżeli tak, to też jesteśmy dostępni do telefonów, konferencji. Jeszcze jakoś po angielsku zrobimy konferencję po południu dzisiaj. I życzymy Państwu dobrego dnia. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.